Siemanko, siemanko, witam was serdecznie, z tej strony mówi dla was Bludin, no a dzisiaj zapraszam was na drugi już odcinek z Q&A, czyli tak zwane Pogadaj z Bludin. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ ludzie, którzy na przykład nie dadzą rady coś napisać na czacie lub nie jestem w stanie tego odpowiedzieć, mogą takie coś na YouTubie zobaczyć, mogą mnie spytać tak bardziej prywatnie, że to tak można ująć, i możemy bardziej bliżej się poznać. Tak więc myślę, że możemy zaczynać, bo zbytnio nie mam czasu, śpieszy mi się. Nagrywam na totalnym spontanie, na szybko, więc zaczynamy. Pytanie pierwsze od Vicio495. Opisz sprzęt, jakim nagrywasz. Mój sprzęt, czyli mikrofon. Jest to mikrofon Trust. Mikrofon Trust z RDV AGD. Bardzo fajny mikrofon, moim zdaniem za taką cenę, czyli 40 zł, jest to spoko opcja. 40 zł za fajny mikrofon, który przechwytuje dobry głos. No oczywiście nie taki jak w prawdziwym, realnym świecie. Lecz no, polecam, naprawdę polecam. Wydałem 40 zł i jestem zadowolony. Wygląda ono to tak, jeśli ktoś by chciał jeszcze również wiedzieć. Z podstawką, mikrofon oczywiście taki jak mówię, wygląda jak dość hobby do śpiewania taki. Nie wiem, jak to się nazywa, mniejsza z tym. Karta graficzna. Karta graficzna GeForce 9800 GT. Z tej takiej troszkę starej generacji, ponieważ no, jak wiecie, no, pieniążki się nie układają, a każdy ma jeszcze swoje życie prywatne, tak? Czyli inwestycja w komputer dopiero będzie później, a jak na razie, no moja karta graficzna taka jaka jest, moim zdaniem jest spoko jeszcze. Jeszcze jest karta graficzna spoko. Procesor nie pamiętam dokładnie, nie sprawdzałem jak on tam wygląda, tylko tam coś pamiętam, że Intel Core 3,4 GHz, jak się nie mylę, nie pamiętam ile rdzeni. Jakoś mnie to tak zbytnio akurat procesor nie interesuje i się nie znam na tym, akurat na procesorach totalnie się nie znam, jestem tak ciemny, że to szok. No, tak więc tyle co mogę powiedzieć o procesorze, a RAM. Właśnie tu mamy największy problem. Moja pamięć RAM wynosi 2 tylko giga. Jeszcze na DDR2, tej starszej generacji. Czyli no jak wiecie, no, jest to troszkę taka słabsza pojemność, tak? Dlatego też mi tak ścina czasem streamy, no i niestety tak to wygląda. Ale no, z biegiem czasu mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że będzie już pozytywnie i nie będziemy mieli już problemu z jakimiś tam ścinami lub jakimiś tam problemami innymi, tak? Słuchawki. Oczywiście słuchawki mam dosłownie z LG. Słuchawki dosłownie do telefonu. Niepotrzebne moim zdaniem, myślę, są jakieś lepsze. Ponieważ gram tylko na chwilę obecną w League of Legends, a tam głos nie jest tak bardzo potrzebny, jak na przykład do gier FPS, czyli Counter-Strike, no i Wolfenstein na przykład, Territory, no i inne tam gry FPS, czyli strzelanki. Myszka, i tu jest bardzo fajne pytanko. Myszka Afortex X7, dałem za nią jakieś 2-3 lata temu. Gdzieś około 80-90 zł, już nie pamiętam dokładnie. Zmiana czułości DPI, dwa boczne klawisze i jeden na środku obok scrolla, ten pomarańczowy. No i oczywiście tutaj lewy i prawy, zmiana DPI na kolorku, bardzo, bardzo fajna, z kabeleczkiem, wejściem USB. Naprawdę polecam, dobra myszka za taką tanią cenę, moim zdaniem która będzie dziś pewnie po 50 zł, ale jako taka naprawdę dobra myszka, na pewno są o wiele lepsze i fajnie również się przyjemnie trzyma. Do LoL'a moim zdaniem idealna myszka. Dobra, przejdźmy może do pytania drugiego, ponieważ mówię, śpieszy mi się troszkę, a chciałem ten filmik dla was nagrać. Pytanie drugie, od Rasterowskiego. Dlaczego Matrixa na przykład nie Batmany? To tak jakbym ci powiedział, dlaczego żółty, a nie biały? Nie no, chodzi dokładnie o to, ponieważ kiedyś ktoś na czacie, na Twitchu napisał: Ty, Bloody, wyglądasz w tych okularach jak Matrix. Ja mówię, kurde, to będzie dobry patent, żeby założyć taką grupę. Obecnie teraz ta grupa już ma 60 tam ileś członków, 3, 4 chyba. No i pozytywnie to wychodzi. Również ludzie robią sobie takie przedsionki, czyli Matrix, podłoga na przykład swój nick. Ta grupa się rozwija. Jest to dosyć fajne i mam nadzieję, że to będzie dalej się napędzać i Matrixy będą przejmą już cały internet i w ogóle. Drugie pytanie, gdzie kupiłeś okulary Matrixa?
Okulary Matrixa zostały zakupione chyba na targu, nie wiem. Wziąłem je pierwsze lepsze szafki i założyłem sobie, patrzę, zrobiło to niezłą furorę. Więc nie mogę ci powiedzieć dokładnie, gdzie kupiłem te okulary. No więc musiałbym zapytać pewnie rodziców. Ale mówię, zapewne to pewnie jakiś targ był jakieś tam, nie wiem, bazary, coś w tym stylu. Trzecie pytanie. Jesteś prawo czy lewonożny? Jestem prawonożny, mam mega pizdę w prawej ręce i w prawej nodze. Nie no, bardziej w prawej nodze, ponieważ ćwiczyłem piłkę nożną, więc tutaj nie ma problemu. Ale prawonożny i praworęczny jestem. Jakie masz majtki na sobie? No nie no, wiesz, no nie mógłbym ci tutaj teraz tego pokazać, no ponieważ potem byś miał jakieś tam fantazje o mnie, albo nie wiadomo co i koszmary, nie wiem. Więc to na pewno to nie mogę ci pokazać. Czy ruchałeś już? Myślę, że powinieneś sobie takie pytanie sam zadać. Na pewno ci na nie nie odpowiem na YouTubie. I ogólnie, kogo to powinno interesować, czy ruchałem? Czy ruchałem? No, jeśli ruchałem, to spoko. Jeśli nie ruchałem, to chujowo. No, znaczy chujowo, no to spoko też, nie? Ale no mówię, kogo to powinno interesować? Mam prawie 19 lat już w październiku, więc czy ruchałem, czy nie? Myślę, że to powinienem zostawić dla siebie. I takie coś nie powinno nikogo interesować. Co jest z Hubertem? Właśnie nie wiem, co jest z Hubertem ludziska, ponieważ Hubert, no nie powiem, że nie, troszkę ostatnio się zmienił. Wchodzi na moje streamy, robi jakieś tutaj chore akcje. Jest to fajna osoba, chociaż jest to młoda osoba, tak? Ile on będzie miał teraz? 12-13 lat. Tylko ma lekkie takie problemy, chyba mi się wydaje, ze sobą. No, jeśli miałem go znajomych, co chwilę mi spamował, co chwilę pisze, że customy. Ludzie, naprawdę. Stream nie polega tylko i wyłącznie na customach. Oczywiście jest to spoko. Ja też również lubię customy pograć z wami, bo jest to fajna atmosfera na TeamSpeaku, razem sobie siedzimy. Bo mówię, głównie skupiam się tylko i wyłącznie na czacie, tak? Ale no nie będzie cały czas tylko i wyłącznie custom. A Hubert ciągle tego wymaga. Może to go jakoś przestraszyło, no i nie wiem, co się z nim dzieje. I ile dziennie pijesz herbaty? Wiesz, co ci powiem? Teraz ostatnio tak przestałem herbatkę pić, ale dziennie tak herbaty piłem, ja wiem, po dzban, półtorej. Serio, bo ja lubię dużo pić, naprawdę. Zużywam 2-3 litry, piję wody. Bardzo, bardzo jestem jako tako wodopędny, żebym to ujął, a potem sikany, no. Ale bardzo, bardzo lubię pić no i może i dużo zużywam tego, tak. Dziewiąte pytanie. Z czym ci się kojarzy 69 cyfra? No logicznie, oczywiście to jest z pozycją Kama Sutra, tak? Nie będę ją tutaj wam pokazywał, bo nie za bardzo to spoko by wyglądało i ogólnie nie będę tego rozpisywał. Ten, kto ma wiedzieć, to wie. Również kojarzy mi się to właśnie przez to, że na przykład 6-9 znajomych nagle na online na LOL-u, nagle 6-9 farmy, 6 kili, 9 deadów. I z tym mi się też tak to kojarzy. Darude Starston czy Nomi Kokaina? Zdecydowanie Nomi Kokaina, jest to o wiele moim zdaniem lepsza muzyczka. Rockowa i nie powtarza się tam taki tekst jak na przykład w Starstonie, du-du-du-du-du, tak jak na przykład w Barbra Streisand, coś w tym stylu, tak? Dlatego zdecydowanie Nomi Kokaina. Dobra, przejdźmy do trzeciej osoby, która zadawała mi też multum pytań. Jest to Targon. Czy masz trochę nadziei, że masz szansę być w diamencie w tym sezonie? Wiesz, co ci powiem? Szczerze mówiąc, jakiś miesiąc temu, półtorej, jeszcze bym ci odpowiedział, tak, mam taką nadzieję, będzie diament, będzie diament. Zwątpiłem z tym. Myślę, że na razie w tym sezonie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na zajściu jak najdalej w platynie, tak? Czyli nie wiem, tam platyna 3, 4. Jak najdalej pójść, może się uda coś tam jeszcze ogarnąć, ale jako tako. Moim celem już na ten sezon na pewno zdecydowanie nie jest diament. Odpuścimy sobie i będę skupiał się wyłącznie na customach, no i właśnie rankedach, ale żeby tylko tam jak najdalej zejść w platynce. Jakimi trzema postaciami w LoLu grasz najlepiej według siebie? Według mnie to oczywiście na pierwszym miejscu to jest Caitlyn. Caitlyn, no, która ma niesamowity range, no i wiecie zresztą co ja robię Caitlyn. Syndra nam idzie, spoko mi idzie. Jakie rymy, kurde, Syndra nam idzie, spoko mi idzie. No i jeszcze co by tam było takie spoko? Może Wukong? Myślę, że może Wukong. Taka fajna postać, tak? I jak ją wezmę, to raczej idzie mi nią pozytywnie, więc
Myślę, że Wukong. Zdecydowanie. Co sądzisz o nowej grze od Blizzard Heroes of the Storm, czy Pobije LoL'a? Zresztą ci powiem, z tego co wiem, Blizzard na chwilę obecną jest na wersji alfa, tak, czy beta, tam są jakieś jeszcze zmiany. Gra jest dostępna też tylko tam i wyłącznie dla niektórych osób, ale z tego co widziałem, naprawdę zapowiada się mega, mega ciekawie i z chęcią na pewno będę odpalał to na strumyczku i chętnie będę na pewno w to grał. Ile chciałbyś mieć widzów na streamie stałe dzienne? Szczerze mówiąc, powiem tak, i to jest bardzo fajne pytanie. To, że na przykład teraz mam 35 osób na streamie, 30, podwyższyło się znowu tak mniej więcej o 10. Jest to spoko. Logiczne, jak każdy streamer, no nie okłamujmy się, chciałbym z tego zarabiać. Jest to logiczne, no chciałbym się na pewno utrzymywać z tego. Myślę, że około 500 tysięcy osób maksymalnie by mi starczyło. Nie chciałbym więcej takiego spam na czacie, żebym totalnie nie mógł się dogadać z ludźmi. Bo naprawdę, na chwilę obecną też się cieszę, że jest na przykład 35-35 osób. Bo to jest spoko, naprawdę. Mam zajebistą ekipę, która siedzi. Która jest po prostu na streamie, no może być non-stop, 24 na H, tak bym to ujął. I oni taki dają taką radość z tego, co robię. I mam nadzieję, że we mnie nie zwątpią. Ale jestem tego 100% pewny, że jeśli ta ekipa będzie nadal, to daję maksymalnie 2-3 miesiące i plus stówka osób będzie na pewno na streamie. Dam sobie rękę uciąć. Czy uważasz, że uważasz się za dobrego gracza LoL'a? Jeśli to bardziej krępujące pytanie, to możesz nie odpowiadać. Nie uważam się na pewno za bardzo dobrego gracza League of Legends. Uważam się za takiego gościa, jakbym to ujął, średniego. Takiego, że jakbym chciał, to mógłbym. To mógłbym na pewno coś więcej w tym LoL'u może osiągnąć. Ale zbytnio mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie mam zamiaru tutaj robić siebie na szybko jakiegoś, nie wiem, challengera albo coś. Na chwilę obecną na pewno skillem nawet na diamenta pewnie nie zasługuje, na pewno. Myślę, że na chwilę obecną jestem no takim przeciętnym, średnim graczem w League of Legends. W jakich odstępach czasu masz zamiar zaopatrzyć się w nowy sprzęt? Jak już wiecie, na dotacje teraz na streamie obecnie przeznaczam na kamereczkę nową, no bo ta kamerka jest, no jest jaka jest, no nie okłamujmy się, no jest tragiczna. Mam zamiar kupić już jakąś konkretniejszą kamerkę za jakieś 110-120 zł, nie wiem, coś z jakimś zoomem z HD. A później na pewno będę zbierał. Teraz 10 będzie zaś wypłata, to na pewno odłożę sobie z jakiś tam 1000 na jakiś komputer, plus jeszcze następny miesiąc, czyli będę tak sobie odkładał. No nie wiem, jak będę się chciał zaopatrzyć. No, na pewno pierwsze co, to też będę chciał po kamerce na pewno ten komputer kupić, to jest logiczne. No ale jak wiecie, no jest jeszcze życie prywatne, tak? Czyli fajki, piwo, wyjście z kumplami na imprezach, oby nawet, jedzenie. To wszystko się dokłada, tak? To, że ja na przykład mieszkam z rodzicami, to nie znaczy to, że ja na przykład im się nie dokładam, tak? No, trzeba dać im jakieś 400 zł, tak? Bo oni mnie utrzymują, więc no, pieniądze nie przychodzą tak łatwo, zwłaszcza, że ze streamów mam dosłownie nic. A chcecie tak komputer? No też bym chciał komputer, no nie okłamujmy się, no ale no, na chwilę obecną no, nie jestem w stanie tego opłacić. W jakich... Aha, dobra. Skąd się wziął twój nick Bloody? Mój nick Bloody, ja wiem, gdzieś powstał w grze Wolfenstein Enemy Territory. Wyszło to jakoś tak spontanicznie, bo ktoś kiedyś tam, nie wiem, coś mi napisał chyba, czy coś. Ja mówię tak, a zrobię sobie Blood. Krew, podobne, a spoko, fajnie, dobra, będę grał. Gram. Później było Bloody, skrót, bo też mi się tak spodobało, tam niektórzy gracze mieli. I tak myślę, kurde, czemu nie dać sobie taki ten końcówkę? Fajnie by to wyglądało, a i dałem. I tak jakoś teraz do tego zostało, nie mam zamiaru tego, szczerze mówiąc, zmieniać. Czy streamowanie sprawia ci przyjemność, czy to jest to bardziej dla ciebie męczące? Powiem ci tylko tyle. Streamowanie, patrz, jeśli przez 6 miesięcy nic nie zarobiłem, można powiedzieć, zarobiłem ile? 4,5 euro. O, 4,5 euro. 6 miesięcy. To czy przy streamowanie sprawia mi przyjemność? Jest to moim zdaniem jednoznaczna odpowiedź. Tak, sprawia mi to bardzo, bardzo, bardzo wielką przyjemność. Bo przychodzę po pracy i wchodzę na streama, a tam 30 osób, które umią pocieszyć człowieka, które nie hejcą, z którymi można po prostu porozmawiać. To tak jakbym wyszedł z kumplem na piwo. Tak się czuję po prostu. Wolisz wódkę czy piwo? Zdecydowanie piwo, ponieważ wódki nie piję, bo potem rzygam i wiecie, ja tam rzygam i pod nim. Kim dla ciebie są Matrixy? Matrixy są moją kurwa rodziną, bez kitu. Jest to moja rodzina, która naprawdę wspiera mnie duchem, sercem i wszystkim, na których mogę naprawdę liczyć. I gdyby nie Matrixy, to może i stream by teraz już nie istniał.
Dobra, lećmy do pytania czwartego od Patrycji. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor? Czarny. No, czarny, myślę, że czarny. Lubię czarny i taki szary. Szary, bo szary ładnie wyglądam. Więc to jest mój ulubiony kolor. Ile masz wzrostu? 1,74 m. Masz rodzeństwo? Nie, nie mam. Jaki przedmiot najbardziej lubisz w szkole? Lubiałeś? Geografia. Szczerze mówiąc, geografia. WF, ale nie ćwiczyłem czasem, bo już mi się nie chciało. Żebyśmy woleli sobie z kumplem iść zapalić albo coś. Ale geografia, WF, informatyka. Dosyć przyjemna jeszcze była chyba historia. No. Zdałeś maturę? Nie, nie zdałem. Nawet nie podszedłem do niej. Nie miałem czasu, bo miałem problemy z nauką pod koniec właśnie sezonu. Pod koniec drugiego semestru. No i miałem dosłownie 11 jedynek z polskiego. Musiałem to nadrobić. Czyli miałem wybrać. Albo nie zdaję i za rok zdaję maturę, albo po prostu no, wziąć, olać maturę i zdać tylko i wyłącznie szkołę. Wybrałem, że wolę zdać szkołę i wyszło to na spokojnie, moim zdaniem, no dobrze. Czego oczekujesz od swoich matriksów? Oczekuję tego, żeby byli po prostu ze mną. Żeby nie, no, pomogli mi jakoś, tak? Wiecie, o co chodzi. No ja sam, jak już mówiłem, to nie ja tworzę stream, tylko i wyłącznie tu twarze tworzą ludzie. To nie ja, bo ja mogę tam nawet gadać bla, 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 bla. A przy to, jak na przykład bym miał 2000 ludzi, to ja mogę gadać, mówię, nawet ja mogę być najebany 24 na wszystko, a i tak ludzie będą. Więc to chodzi tylko i wyłącznie o czat, o moich ziomków. No to od nich zależy, więc no nie wiem, co mogę powiedzieć. No, liczę na to, że Matrixy będą mnie wspierać duchowo, pomogą mi się jakoś wybić, no i pomogą mi też po części uzbierać na jakiś tam sprzęt. Jeśli macie jakieś moje grosze, to tam możecie zawsze dorzucić. Oczywiście nie nalegam, naprawdę, bo ja nigdy nie nalegałem na żadną dotację przez 6 miesięcy. I dziękuję i tak za te 4,5 euro. Dobra, lecimy pytanie piąte od Songomistrz. Bardziej lubisz Czari czy Samantę? To jest to pytanie chyba ze starszych, tak, bo to 2 miesiące temu się pojawiło. Bardziej wolałbym nikogo. Nie no, szczerze mówiąc, nikogo. No, obydwie osoby są bardzo fajne i pozytywne. Każda z nich jest specyficzna, tak? Więc nie mogę jej oceniać. Myślę, że to by było niefajne, jakbym na przykład powiedział: Czary jest lepsza, Samanta chujowa. Samanta chu lepsza, chujowa, so Czary. Nie, dla mnie te dwie osoby są bardzo spoko i bardzo fajne dziewczyny. Bo tak jak bohaterów Stopami Labota i Dżungli, których najbardziej ogarniasz. Tak więc top. Myślę, że Siwana. Mid. Syndra, Bot to Thresh i oczywiście Caitlyn. No i Jungla. Wukong. Czy oglądasz jakiś youtuberów? Tak, na przykład oglądam tylko i wyłącznie Eraziego i jak i Blowka, to tam bardziej oni się skupiają na tych Minecraftach. Jakbym mógł dodać jeszcze z Twitcha, to właśnie tylko i wyłącznie Grabę. I to są takie trzy kluczowe osoby, na których naprawdę się skupiam i to bardzo. Dobra, może przejdźmy do ostatniego już pytania, czyli pytania szóstego od Goena, mojego najwierniejszego widza. Zostawiłem właśnie ciebie na koniec. Co zrobiłbyś, gdybyś wygrał 5 milionów dolarów? Jak byś je wydał? Wiesz, co ci powiem? Ja nie wiem, co będę robił jutro, a co dopiero, jakbym dostał te 5 milionów dolarów. Naprawdę. Nie wiem. Na pewno przeznaczyłbym to na coś, ale na co, to nie wiem. Musiałbym pierw to zobaczyć, spokojnie przemyśleć i wtedy bym mógł dopiero decydować. Gdybyś mógł sobie wybrać jedną supermoc, jaką byś wybrał? Myślę, że jaki jestem spoko. Jeśli 30 osób lubi mnie, jaki jestem, to znaczy, że coś jest ze mną chyba spoko, nie? Ale jakbym miał wybrać, to taki dar przekonywania, żeby właśnie było więcej ludzi na streamie. I myślę, że to chyba by było na tyle ludziska. Wiecie co? Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze Q&A. Jeśli chcecie, oczywiście macie więcej pytań. Możecie dawać pod tym filmikiem na dole. W komentarzach dawajcie pytania. Jeśli będzie ich znowu sporo, możemy robić nawet jutro filmik, pojutrze. Możemy tak ciągnąć, 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 ciągnąć. Naprawdę, dzięki wielkie wam. Oczywiście jeszcze mówię, dzięki wielkie za wczorajszy stream sobotni. Było naprawdę mega. No, ludzie zaskoczyli mnie z bomby. Wejście na streama 4 euro od Coco Chanelki. Na dodatek jeszcze siedzenie do godziny drugiej chyba w nocy, czy tam pół do drugiej. Takiej wiary, co naprawdę w życiu nigdy takiego czegoś nie miałem. Zaskoczyło mnie. Zaskoczyło mnie tak, jak ludzie mnie wspierają. Dzięki wielkie. Dla nowych, jeśli ktoś to zobaczy, zapraszam na streama, wtedy możecie oceniać, jak to wygląda. Bo mam naprawdę przyjazny czat, bardzo fajnych moderatorów i bardzo mówię, bardzo, bardzo fajne osoby. Są również młode, ale naprawdę z wielkim potencjałem na przyszłość.
Mówi dla Was Bloody, dzięki wielkie, zapraszam na mojego Facebooka, łapeczka, mam nadzieję, że poleci w górę, bo tutaj nie widzę innej opcji. Mówię, nie przygotowywałem się nic, więc ten filmik był zrobiony totalnie na spontanie, mamy 20 minut, minęło już, więc co ja będę mówił? Subskrypcja, łapeczka, no i widzimy się na streamie. Tak więc trzymajcie się gorąco, ja będę powoli spadał, tak więc trzymajcie się. Cześć!